No, to cześć ekipa. W ogóle na wstępie przepraszam, ale oblałem się wodą przed samym wejściem tutaj, więc w razie to jest woda, nie? Nie, nic innego. Dobra, więc tak, jestem Piotr Adamski, jestem deweloperem w Piwik Pro. To takie słowem wstępu. I o czym dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy sobie o, to jest taka agenda, o, agenda obrazkowa. Porozmawiamy sobie, to bardziej będzie taki tutorial, jak sobie stworzyć środowisko deweloperskie. Tutaj nacisk kładę na deweloperskie, ponieważ no, nie stosowałbym tego raczej na produkcji, raczej na pewno. I to środowisko deweloperskie jest dosyć ciekawe. Tak mi się wydaje, że wam też się spodoba, bo składa się z elementów, no oczywiście jest WordPress, ale nie mamy tutaj web serwera. Tutaj gwiazdka, ale no, no nie jest taki typowy web serwer. Nie ma Apache, nie ma Nginxa, czy tego typu web serwerów i nie ma baz danych MySQL, czy Maria, która normalnie jest wspierana w WordPressie. Będziemy używać SQLite'a. No i dobrze, przejdźmy sobie może przez te wszystkie elementy, komu to potrzebne, dlaczego. Więc tak. Chciałem sobie zrobić środowisko deweloperskie, które będzie przede wszystkim lekkie, szybkie, skonfigurowane i gotowe do użycia, tak out of the box. Mam do zakodowania jakąś wtyczkę, jakiś motyw, klonuję sobie repozytorium, klikam, podnoszę Dockera i już mam całe środowisko. Nie muszę nic robić, nie muszę nic więcej konfigurować, nie muszę się o nic martwić, po prostu działa. I przede wszystkim to środowisko jest odseparowane, czyli mogę mieć na każdym z moich tych środowisk innego PHP-a, inny zestaw wtyczek, inną bazę, etc. I nie muszę się martwić na przykład, że te PHP się między sobą będą gryzły, bo one są odseparowane w osobnych kontenerach Dockera, więc nie ma problemu. No i tak po kolei. Pierwszy element to PHP. Tego naszego setupu. Poza interpreterem, oczywiście, który PHP nam dostarcza i jest potrzebny do działania WordPressa, wykorzystuję go tutaj również jako web serwer. PHP bodajże od wersji 5.3 ma wbudowany web serwer i można go łatwo odpalić z linii command, tutaj pokazane na slajdzie, z przełącznikiem S. Podajemy następnie jedynie IP-ka, na którym chcemy go sobie odpalić, port i ten magiczny plik router, który będzie nam potrzebny do zrutowania naszych URL-i. Normalnie w WordPressie robiłby to mod rewrite w Apache, jeżeli używamy Apache i wtedy w htaccessie mielibyśmy takie oto linijki. One są przepisane do PHP-a po prostu, żeby to działało dokładnie 1:1 w tym naszym środowisku, w tym naszym serwerze PHP-owym. Od razu słowem jeszcze tak napomknę, te linki, które są na górze, to są linki już do gotowych fragmentów kodu, które można sobie pobrać i to postawić, a na końcu będzie też w ogóle link do repo, więc żeby sobie postawić całe środowisko. Ok, kolejnym elementem jest SQLite, czyli nie użyłem Maria czy MySQL-a ze względu, że no, jest to kolejny duży klocek, który waży, którego no, w sumie nie potrzebujemy, żeby stronka szybko działała jako tylko środowisko deweloperskie. No i jest to kolejny też kontener, więc użyłem SQLite. Nie wiem, czy wiecie, jest taka integracja właśnie oficjalna, wtyczka w repozytorium WordPressa, którą wydał Automatic i rozwija teraz społeczność. I wystarczy sobie tą wtyczkę ściągnąć, przerzucić jeden plik, tutaj jest właśnie dbcopy jako addon przerzucić do WP Contentu jako dbphp i mamy załatwioną sprawę bazy danych. Nic nie trzeba konfigurować, nic nie trzeba w WP Configu ustawiać, to działa, done out of the box.
Okej, kolejnym elementem jest kompozer. Ja użyłem sobie kompozera, bardzo lubię do instalacji wszystkich zależności, w tym motywów, wtyczek i samego core WordPressa. Jest to o tyle proste, aha, jeżeli ktoś nie wie, co to jest kompozer, no to kompozer to jest właśnie system zarządzania pakietami w PHP. I kompozer jest o tyle fajny, że w tym oto pliku wystarczy tylko rozpisać, jakie wtyczki, jakie motywy chcemy sobie zainstalować i jaką wersję WordPressa i done. I odpalamy kompozera i to się stawia. Więc super proste, możemy wybrać sobie wersję, w jakiej chcemy. Znowu ta przewaga tego odseparowanego środowiska, że możemy na każdym z naszych środowisk sobie zainstalować innego WordPressa w innej wersji, inne wtyczki, inne motywy. I to tylko dzięki tekstowemu JSON-owi, gdzie sobie uzupełniamy go jak chcemy. I jeszcze, żeby było fajniej, ostatnia linijka to jest dokładnie przeniesienie tego pliku dbcopy jako addona do WP Contentu, też robi kompozer, tam załatwia nam tą sprawę, więc super proste. No i ostatni element spinający nam wszystko do kupy to jest Docker. Docker to jest oprogramowanie realizujące generalnie wirtualizację, tak w skrócie można powiedzieć. Jeżeli nie korzystaliście, polecam bardzo. Docker jest super. Kuba napisał też tutaj siedzący super poradnik, jak sobie postawić Dockera, korzystałem, więc polecam. I taka krótka legenda, w sumie najistotniejsze jest z niej to, że potrzebujemy również pliku tekstowego, który się nazywa Dockerfile, w którym podobnie jak tam w kompozerze, tylko tam jest w formacie JSON, tutaj jest dockerowy plik, ale również tekstowy, wypisujemy tylko nasze zależności, jak chcemy zbudować obraz i to wszystko działa. Wystarczy nam jeden pliczek tekstowy w repozytorium, więc to jest super lekkie i jak widzicie, ten pliczek zawiera potem, kurczę, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, tam z 8 linii jesteśmy w domu, mamy całe środowisko. Pokrótce go omówię. W pierwszej linijce pobieramy sobie oficjalny obraz PHP w wersji tutaj akurat 8.0. On stoi na Alpine, to jest taki malutki Linuxik, który waży tam z 20 mega, więc znowu super lekki obraz. Niżej kopiujemy sobie cały nasz projekt do tego kontenera właśnie, ustawiamy working dir, żeby właśnie wywoływały nam się polecenia w tym właśnie katalogu projektu. Pobieramy Esculite, pobieramy kompozera, pobieramy plugin do wspierania zależności WordPressowych, czyli żeby kompozer rozumiał, że chcemy wtyczkę czy motyw zainstalować, czy samego WordPressa. Otwieramy port 80 na świat i wywołujemy instalację kompozerem i uruchamiamy nasz web serwer PHP-owy. I tyle. I tak naprawdę to jest cała nasza konfiguracja i to działa. Działa, tylko trzeba to jeszcze odpalić. Czyli tutaj jest kilka komend dockerowych. Nie przywiązujcie się za bardzo do nich, chciałem tylko pokazać, że jest tutaj pewien poziom złożoności w tych komendach. Trzeba po zbudowaniu obrazu, następnie trzeba wiedzieć, że na jakim porcie chcemy uruchomić ten obraz, później musimy jeszcze stworzyć wolumen i dopiero po tym ranie jesteśmy w stanie zobaczyć to na naszym localhoście, żeby wywołać za to Basha czy inną konsolę w tym kontenerze. Musimy znać ID tego kontenera, który nam się wyświetlić po uruchomieniu. No więc jest tu pewien poziom złożoności i twórcy Dockera jakby ogarnęli, że no bez sensu jest robić kopiuj i wklej i za każdym razem takie długie komendy przeklejać. Więc wyszli programistom i DevOpsom naprzeciw i stworzyli coś takiego jak Docker Compose.
i ten pliczek YAMLowy zawiera tą samą konfigurację, którą widzieliście na slajdzie wcześniej, tylko jest zapisana w pliku tekstowym, więc dokładnie ten wolumen, który tam tworzyliśmy, te porty, które otwieraliśmy i gdzie ma zostać zbudowany obraz, zapisujemy sobie po prostu w pliczku Compose YAML i cała konfiguracja upraszcza nam się do odpalenia tylko komendy Docker Compose Up, Docker Compose Down, jeżeli chcemy zamknąć. I jeżeli chcemy odpalić Shella i sobie w nim, w tym kontenerze łączyć się z naszą linią komend w tym środowisku, odpalamy Docker Compose Exec i z nazwą naszego projektu i to już działa. Więc jeszcze o krok bliżej jesteśmy automatyzacji tego i to już jest teraz naprawdę super proste. I to jest w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, ile czasu nawet mi jeszcze zostało. W każdym razie chciałem was zostawić przede wszystkim z taką myślą, że nie potrzebujemy bazy danych MySQL-a, przepraszam, do tego, żeby działać z WordPressem. Możemy użyć innej bazy i to będzie działać bardzo podobnie, a nawet identycznie w przypadku SQLite'a, który notabene ta wtyczka ma zostać wciągnięta do Core'a w najbliższym czasie, więc będziemy mieli wsparcie już natywne dla SQLite'a. I druga myśl to, że nie potrzebujemy Apache, możemy sobie użyć tego serwera PHP-owego, co też jest mega wygodne i proste. No i trzecia rzecz, polecam, jeżeli nie próbowaliście, pobawić się z Dockerem. Jest to mega fajne środowisko i każdy projekt możemy sobie mieć w innym kontenerku odseparowany, robić sobie co chcemy, podnosić, zamykać i to nie gryzie i nie ma, od momentu kiedy zacząłem korzystać z Dockera, nie ma dla mnie większego sensu instalowanie na maszynie swojej żadnych XAMPów, MAMPów czy stawianie web serwerów, za każdym razem zastanawianie się o jakiś routing, jakieś coś, nie, po prostu podnoszę sobie kontener Dockera i done, więc polecam. Dziękuję za uwagę.